Dziedzictwo odcinek 324, 325, 326, 327 i 328. Streszczenie odcinków na cały tydzień. Wielu polskich widzów szuka opisów nadchodzących epizodów w internecie, więc postanowiliśmy sprawdzić, co dokładnie wydarzy się u bohaterów tureckiego hitu emitowanego na TVP1 między 19 a 23 sierpnia. Jesteście ciekawi? Oto szczegółowe streszczenie na najbliższe dni. Dziedzictwo to ciągle jedna z najchętniej oglądanych produkcji w ramówce telewizji polskiej. Poniższe streszczenie obejmuje epizody o numerach 324, 325, 326, 327 i 328, które zostaną wyemitowane od 19 do 23 sierpnia 2024 roku na kanale TVP1. W serialu wydarzy się naprawdę sporo i nie zabraknie emocji. Czego dokładnie się spodziewać i na co przygotować? Sprawdźcie opisy odcinków na cały tydzień już teraz. Dziedzictwo, odcinek 324. Streszczenie, 19 sierpnia, Jaman i Zejer spędzają razem błogie chwile w domu ciociu Guler. Razem wykonują prace remontowe i obowiązki domowe. Ich uczucie rozkwita i powraca dawna bliskość. Ali i Dułygu niestrudzenie przeszukują wszystkie akta, szukając wskazówek o kryjówce Dżafera. Wspólne działanie jeszcze bardziej zbliża do sobie Alego i Dułygu. Dułygu bardzo martwi się o matkę. Semra jednak wciąż jest na nią wściekła, nawet nie chce widzieć córki. Dziedzictwo, odcinek 325. Streszczenie, 20 sierpnia. Uczucie Zejer i Jamana coraz bardziej rozkwita. Ciocia Guler z radością patrzy na zakochaną parę. Zejer próbuje ukryć zakłopotanie. Zuchal dostaje szału na wieść o wspólnym wyjeździe Jamana i Zejer. Ali i Dułygu trafiają na trop Dżafera. Młoda komisarz wciąż szuka sposobu na pogodzenie się z matką, ale Semra jest nieugięta. Wzburzona postanawia iść i sama poszukać córki. Kobieta potyka się i upada. Z niewielkimi obrażeniami zostaje zabrana do szpitala. Na wieść o tym Dułygu co tchu pędzi do szpitala. Matka nie szczędzi jej cierpkich słów. Sultan i Ali są oburzeni. Ali nie może patrzeć na cierpienie Dułygu i postanawia sam porozmawiać z Semrą. Dziedzictwo, odcinek 326. Streszczenie, 21 sierpnia. W streszczeniu odcinka 326 dziedzictwa komisarz Ali rozmawia z Semrą na temat jej córki. Próbuje uświadomić kobiecie, jak wiele Dułygu dla niej robi. Ostrzega Semrę, że jest bliska utraty drugiej córki. Tymczasem Zejer z Jamanem spędzają ze sobą dużo czasu. Mężczyzna pokazuje ukochanej skarb z dzieciństwa, który kiedyś zakopał. Porównuje ich związek do magnesu i żelaza i wręcza Zejer prezent. Po powrocie do domu Jamana czeka wielka niespodzianka.
Zuhal udaje się z Cicek i Nedimem do lekarza, gdzie udaje problemy z nogami. Wzbudza tym współczucie Nedima, który zaczyna wierzyć w jej przemianę. Po powrocie do domu, już w swoim pokoju kobieta pokazuje swoją prawdziwą twarz. Ali zabiera Dułybu na randkę i opowiada jej o Arifai. Dziedzictwo, odcinek 327 Streszczenie, 22 sierpnia, w streszczeniu odcinka 327 Dziedzictwa Yaman i Zeir planują romantyczną kolację, czym kobieta jest nieco zawstydzona. Wcześniej odbierają Yusufa ze szkoły, gdzie, jak się okazuje, doszło do incydentu. Opiekunowie odkrywają, że chłopiec pierwszy raz w życiu się zakochał. Tymczasem Ali kupuje Dułybu naszyjnik, który ma być podziękowaniem za zegarek od niej. Nie może się jednak zdobyć na wręczenie upominku. Z kolei Zuhal wciąż udaje przed Zeir i Yamanem, że nie ma władzy w nogach. Tymczasem snuje plany wyprowadzenia Zeir z rezydencji i z życia Yamana, dziedzictwo, odcinek 328 Streszczenie, 23 sierpnia. Zuhal postanawia zrujnować uroczystość Yamana i Zeir. Każe dosypać do lemoniady Yusufa lek na przeczyszczenie, by Yaman i Zeir musieli zająć się chłopcem. Okazuje się jednak, że przez pomyłkę Zuhal wypija lemoniadę z lekiem, a Yaman i Zeir spędzają cudowny wieczór. Dułybu trudno jest znieść oziębłość matki. Gdy kobieta wreszcie łagodnieje, Dułybu dowiaduje się, że to rozmowa z Alim wpłynęła na jej zachowanie wobec córki. Ali uświadamia sobie, że Dułybu nie jest mu obojętna. W myślach rozmawia z Kiras i choć ma poczucie winy z powodu swoich uczuć, domyśla się, że to miłość.